protestuję, mówią. Protestuję, 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 mówią. Protestuję. Która obecnie obowiązuje. Co to za jakaś buta taka w tym narodzie? Ja, zwykły szary protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS. Nie ponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. To może chodzi o zaświaty. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane. Widzisz? To żydostwo, co się gromadzi i tak gada. Ja, zwykły szary człowiek, protestuję przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju. Postawę zajmują, przepraszając. Ja, zwykły szary człowiek, protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją chronić, wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo. Nawet porowanie Lasota była tu w Polsce z Litwy. Przyjechał, ale po co komu kościółki, po co komu cerkiew, po co komu świątynie stare? Ja. No, katolicy protestują przeciwko katolikom, katolicy przeciwko pogłębianiu tych podziałów. Po co oni żyją, w szczególności protestuję przeciwko budowaniu religii smoleńskiej i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się miesięcznice smoleńskie. Zapraszamy do Anglo-Ameryki i ksenofobii wprowadzonemu przez władzę do debaty publicznej.